No i witamy wszystkich znowu. Jesteśmy na rybach. No. Tym razem udało się nam wyskoczyć na to otwarte jeziorko, co tutaj mamy. A to wszystko po prostu wygląda tak. No już to tutaj to już nie za bardzo ładnie wygląda, no ale nic z tym nie zrobimy. Albert Cwaniak na 5 kij łowi. To znaczy tak, Albert na 4, no i córka jest, no to w sumie na 5. 5 mam do oporządzenia. 5 do oporządzenia. Przedstawimy teraz głównego bohatera. Głównego bohatera. Franki. To jest jego debiutowy rejs. Oby nie zrobił nam żadnego przykusu. Zamiast człowiek zarzucić, to kombinuje, cuduje. Ale no... Żeby nie było nudno. Nie było nudno. Zapiska w miejscu. Franki wraca z lekkiej podróży. A wiesz, jak się trzęsę, chłopie? 9 rejs. Robotę na razie zrobił. Oby dotrwał do końca. On wrócił. Robotę zrobił, czujesz temat? Nie zapomnijcie o rejonach na rybkach. O, jedzie. No, jestem cała siateczka. Pokaźne to trochę tutaj. Albert udaje, że dzisiaj jest nierozmowny. Troszkę wieczny dzisiaj jest. No ale nic. Taką podjęliśmy decyzję, będziemy na tym jeziorze sobie łowić, zamiast się schować w tym. Jak to ostatnio miało miejsce, no ale wszystkiego trzeba próbować. A no już widać się uda coś złowić, nie? Czemu nie? Akcja! Dobrze. No nawijaj, co tam, jakie samopoczucie masz? Dobrze. Tata, no. On się tu zapłachtą, on to jest, kurczę. Czarodziej. Nie, ja tam nie patrzę, nie? Ja nie zaglądam. Ja tu zaraz widzę, że za pół godziny chyba będzie miał branie, coś co? Koploroka, kukę. Skitrał się za tą płachtą i on czapkę niewidkę ubrał i go nie ma. Będzie? Będzie, nie? Dalej było. Tak. Możemy podpłynąć, jak też zobaczyć. A mówiłem wywieź. Jeszcze raz tak mi obali zupa, bo będzie wody jutro.
Chciałeś zepsuć ujęcie, draniu. Hała? Dobrze, powoli, powoli, nie ma szybko. A ten, żyje. Siedzi. No i co? Jest rybka! Dobra, zdradź nam albo tajemnicę. Na co tu ryby biorą? To jest kulka roboty w produkcji mojego kolegi. To są w wierzchu ucierane żółtka gałębie. Z domieszką ostrej papryki na dole. I jak? Będą na to efekty? Na taką grzywę musi coś wziąć. Na tą grzywkę powiem ci, że normalnie jakbym był rybką, sam bym wziął. Fajna grzywka, czupryna jak nic. No, będą brania. Jest nadzieja. O, w sprawie recepty pytać. Tak jest, dobra. Zadawać pytania. Subskrybować, nie zapominać. I Albert zaraz będzie w grze. Cieszę się niesamowicie z tego, że Albert tak ospał się przez te ostatnie dwie godziny. Bo dwie godziny nie miałem wędek nic. Nie miał wędek w wodzie. Ojej, a zazwyczaj to ja jestem taki, że ja nie mam wędek w wodzie. A to tym razem. Albo żeś się przeziębił ode mnie. I ja się jakby od ciebie nauczyłem, a ty się ode mnie czegoś nauczyłeś. No zawsze to sprzyja w obie strony. Nie tylko w jedną stronę. No. Człowiek uczy się dobrych rzeczy, złych rzeczy, mądrych i głupich rzeczy. Rzuć tak, żeby było dobrze i żeby na to grzywkę coś ci wzięło. I jak się ryby łowi? Nie łowię ryb. Łowisz ryby, masz wędkę też, nie? No, tam od tyłu jest wędka, ale nic się nie dzieje. Na razie jeszcze nic się nie dzieje. Trzeba poczekać, swoje wysiedzieć, nie? Nie. No prosto. Fotki tam poszukać. Już skończyłem ci to. Popatrz na to. Najwspanialszy czas to chyba wypuszczanie, co? Dla niego na pewno. Zapiona wujeczek. A tak nudno przez moment było. No i co? Człowiek na rybach się nie nudzi. Bo co? No bo branie, men, patrzcie. Takie małe, ale branie. I bałagan mi, że ja teraz przyjdę. Teraz trzeba iść ogarnąć.
będę tam coś kupił. Powoli. Okej, już opuszczać? Oczywiście twoja rybka. Więc zrobię wypuszczać. Proszę, tu kawka, herbatka jest dopalana, a tutaj Albert przyszedł, mówił, powiedział, jak to powiedział, a teraz chłopie, to ty się położysz, delikatnie mówiąc. Powiedz, co ty tu, chłopaku, masz? Przyneta. Co to jest? Tak? Pływająca. Ładnie właśnie stoi, bo sprawdzałem, tak idzie w wodzie. Poważnie? No. No, taka ośmiornica. Jest myk, nie? No dobry pan dzień, zobaczymy. Trochę tego, trochę... Następna noc nie okazała się fiaskiem. 200 gram i wywoził. Ale ładny. A jaka jasna. I to normalny leż. Zdjęcie. Niech to mańka ziutek. Na jaką kulkę wziął w ogóle? To jest normalny numer. Wyeliminować leszcze kulami. Niestety. Wziął. Gratuluję. W jednym czasie. Ale to jest numer, co? Tak w ogóle to Albert... Albert przybiegł do mnie, mi pomóc, bo te leszcze normalnie na odjeździe były. Jechały jak szalone. Przybiegł do mnie. I co, siedzi? A tu jazda u niego i z powrotem ci da do siebie. To był dobry numer. Zdążyłem dobrze dojść w biurę. Kolega nic nie będzie mówił, ale ja wiem, serce boli. Pogoda, wschód słońca i niestety życie musi wracać. No ale co poradzić? Dzięki za zasiadkę.